Marcin Nohakiel i Magdalena Stępień są parą? Zaskakujące informacje. Marcin Nohakiel spotyka się z Magdaleną Stępień? Internauci spekulują o związku gwiazd i mają dowody na ich bliskie kontakty. Były mąż Katarzyny Cichopek zdążył już skomentować medialne doniesienia. Po rozwodzie z Katarzyną Cichopek Marcin Nohakiel znalazł szczęście u boku tajemniczej Dominiki. Partnerka tancerza nie chciała być osobą publiczną i nie pokazywała twarzy na ich wspólnych zdjęciach. Zakochani uchodzili za idealną parę, która to, co najcenniejsze, chce zachować dla siebie. Niestety niedawno pojawiły się plotki o ich rozstaniu. Internauci szybko zaczęli pocieszać gwiazdora. Pięknie pan tańczy, starali się wprawić go w dobry nastrój. Magdalena Stępień ma za sobą burzliwy związek z Jakubem Rzeźniczakiem. Po śmierci ich synka celebrytka długo dochodziła do siebie. W końcu poinformowała, że jej serce jest zajęte i opublikowała zdjęcie z randki w Dubaju. Później na próżno było jednak szukać nowych informacji o jej związku. Obserwatorzy polskiego show biznesu spekulują, że Stępień nie spotyka się już z tajemniczym mężczyzną. Gwiazda top model jest podejrzewana o związek z Hakielem. Marcin Nohakiel spotyka się z Magdaleną Stępień? Internauci mają dowody. Tancerz nie chciał udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytania o jego rzekome rozstanie z tajemniczą Dominiką. Wkrótce musiał się jednak zmierzyć z kolejnymi wątpliwościami jego fanów. Wszystko przez relacje, które zamieścił na Instagramie. Łudząco podobne kadry na swoim koncie opublikowała także Stępień. Kiedy się pan przyzna do związku z Magdą S? Ta sama wasza relacja z tym samym widokiem, przypadek? Zapytała internautka, która zauważyła, że gwiazdy udały się na wycieczkę do Gdańska dokładnie w tym samym czasie. W komentarzach rozgorzała prawdziwa dyskusja. Jak na plotki o jego związku ze Stępień zareagował Hakiel? Rozumiem, że bycie dziennikarzem śledczym jest dzisiaj w cenie. Będę zobowiązany za przedstawienie dowodów na powyższe stwierdzenia lub ich usunięcie. Dziękuję za wszystkie komentarze. Szanujmy się. Dobrej niedzieli. Odpisał tancerz. Dziennikarze Pudelka skontaktowali się z Hakielem i Stępień, prosząc ich o komentarz w sprawie. Były mąż Cichopek odmówił udzielenia wyjaśnień, a po chwili prawie identyczną wiadomość z odmową nadesłała Stępień. Póki co nie wiadomo, jakie relacje łączą celebrytów. Możliwe, że się do siebie zbliżyli lub przygotowują wspólny projekt. Hakiel już niedługo może powrócić do tańca z gwiazdami. Stępień była typowana na jedną z uczestniczek nadchodzącej edycji programu. Być może zobaczymy ich więc razem na parkiecie Polsatu.